Déjà-vu! Krzysiu. Co raz goniliśmy te chmurska. No, moja modlitwa o deszcz się nie powiodła. Już się morda martwiłem, na szczęście sypie śnieg. Ty, no właśnie chciałem powiedzieć, że zaczynam tęsknić ze śniegiem, jezgi. Ciągle za dużo gripu. Mordeczki, tak to ja, ale słuchajcie, bo jest taki temat. Odpaliliśmy wczoraj mistrzostwa paranormalne kepsów, ale to nie koniec. Odpaliliśmy także mistrzostwa dojazdu na Azymut. Gdzie lecimy w górki, nawet nie wiemy gdzie. W sumie nawet nie wiemy gdzie jesteśmy. Mieliśmy jechać do Braszowa, albo na Transalpinę, tam wszyscy jeżdżą, więc bez sensu. Więc wbiliśmy Istanbul i jedziemy tak jak pokazuje nam strzałka, dlatego jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Człowieku, patrz na to. Nie no, tak naprawdę to nie wbiliśmy Istanbul, tylko jakąś tam dziurę w górach. No i teraz chcemy tam dotrzeć. Za 9 kilometrów. No i jak zwykle problemik. To nie są problemy, to są wyzwania. Sprawdzę głębokość. Jest git, możesz jechać. Jak wrażenia? Tam wrażenia jak wrażenia. Himalajan, jedziemy dalej. Ale kompas nihibiu pokazuje tamten kierunek. Jedzie doktor Wiesław. Idzie jak po linie, jak po sznurku. Nic go nie zatrzyma, zwłaszcza, że wyłączył mu się ABS. Dajesz, Wiesław! Spektakularne to może nie jest, ale za to skuteczne. Jeszcze się trzęsę po tym przejeździe. Czego rżysz? Ja też się trzęsę, ale ze śmiechu. Prawdziwi z nas łowcy nie wygód. Po kolana! Morda, musimy chyba znaleźć alternatywną przeprawę. Czyli tędy, na skrót. Dokładnie. Dobra ankieta, mamy przejechać przez tą rzekę, czy się wycofać? Przejechać, wygrana ankieta. Wiadomo, że wycofać. Jedziemy. Nie zastanawiaj się, płytko jest. Płytko to ja mam w butach, ale za chwilę mogę mieć już tam głęboko. Jest, myśli jak przed skokiem z wysokości. Myśli jak przed ostatnim skokiem. Przełącz se mapę na podwodną. Już miał jechać, ale nie jedzie. Co się stało, Piotrusiu? Ty, bo znowu mi się klikły te manetki, co mają Eco Driving Mode. Na luźnych kamieniach super się spychło pali. Spychu pali. Dobra, dawaj go, tu kurna kołem tylko niech ruszy. No git. Walczą kurna nad rzeką. Bartang. Dawaj błaźnie. Czekaj. Przejem się zdyszałam. Ty pchasz coś kurna. Ty, ale wziąłeś linę, nie? Ja też nie. Walisz tą rzekę, bo jak mi zgaśnie w niej, to już nie zapalę. Pięknie sprzęgło spalone. To teraz jo. Dajże mu! Nie tędy, bardziej w prawo! Pięknie! Więcej błota! Co morda? Znowuśmy usiekli bohuna. Czy usiekli, to nie wiem, bo kompas pokazuje, żeby tu jechać w prawo. Że tam, a nie tu? O, w to prawo. Ty, ale one zadziwiająco gładko jadą po tym syfie. Morda, to jest jeden z lepszych adwenturów, na jakich jeździłem. O człowiek, ale mam błotnik uwalony. Aż mnie boli serce. Gościu, że myśmy se opon dualowych nie założyli. Amatorka. Całe szczęście. Byłaby nuda. Morda, bilajnik każe nam jechać tutaj. A kusi, co? Kusi! Kusisz, diable, kusisz. Człowiek, dojechaliśmy do Argentyny. Zupełnie mnie to nie dziwi. Jak już w Kamazie rzucali drzewa pod chłody, no to bym się tam nie puszczał. Ktoś ci obiecał, że będzie łatwo, miękko i przyjemnie? Nie, panie Piotrusiu. Chociaż miękko to w sumie jest. Mój biedny nowy rojal. Człowiek, ale w sumie powiem ci, że on teraz dopiero zaczyna wyglądać tak, jak powinien wyglądać prawdziwy łowca Himalajów. Ja ci powiem jedno. Miałem marzenie, żeby pojeździć rojalem po Himalajach. W sumie to już tam nie muszę jechać. Jadymy. Ej, bo to jest super, bo ten wariat wziął tu, ustawił na tym bilajnie punkt. Ja mu pokazuję taką strzałeczkę w lewo, w prawo, a ty sobie już rać sam. Adventure. Jakże mi człowieku brakowało takiej nawigacji, co tutaj mam. No i chciałem ja sprawdzić, czy ta dróżka dalej ma sens, ale tu się skończyły internety. Zaczyna się przygoda. Tam jest w dół, a tu są opony asfaltowe. Ale mamy na to sposób. Grawitacja, morda! Zawsze ściągniecie do gleby. Fajnie, że Royal jest wolnoobrotowy i se gościa trzymasz na jedynce, hamulec i lecisz w dół. Tak powolusiuń, o kur... Trochę przechadziłem na tym bajorze. Chłopce przechadził, co mu zrobisz? Ty, ale dobrze, że nie mamy tych dualowych opon bardziej tak.
Dobrze. Nie no, co to jednak, no byś przejechał i nic byś nie zapamiętał. No, a teraz przynajmniej możesz przechadzić. Przechadzimy, przechadzaj się. Jadę się przechadzić. Stary numer na irytujący ABS. I se lecisz. Człowieczku, sobie jedziesz gdzie chcesz, w dół. Ważne, żeby w dół se przechadzić. Eco-driving, tak wygląda, drodzy państwo. Trzeba szanować benzynkę. Na drzewach nie rośnie. Za to w ziemi, jak ziemniaki. A mówiłeś, że paliwko nie rośnie na drzewach. Panie starszy, do pełna poproszę 9,8. Starczyłoby mieć jedną taką kiwaczkę. Extreme Health Hazard, Mortal i Winhalet. Rumania. Ten silnik zaraz odleci. Zatankowane, lecimy dalej. I tak trzeba żyć. No zban. Dobra, jedzie Wiesław, nasz zawodnik koronny. Dawaj, na pełnej! Na pełnej, dajże mu! Pójdzie, pójdzie, pójdzie! Idzie! Jak to źle pod górę? Morda, przestraszyłbym się. Morda, co się stało? Nie sądziłeś, że będzie tak żarło, co? Jeszcze jedna próba. W filmie jak zwykle, że płasko. Morda, wiem co mnie zatrzymało. Kolejnisko. Morda, wydech ci się wkleili. Troszeczku. Oho. Wiesław się nie poddaje. Poszedł. Ale w dół. O, dobra. No bezlitosny. Wiesław, tu jest kamień, to jest kamień. I tutaj se wydecha zniszczysz, nie rób tego. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Bo wiadomo, że jak mu powiem nie rób tego, to to zrobi. Jaki feature, co masz? Patrz, tu masz łapkę i se narzucasz. Aha, nie narzucasz, nie mam tyle siły. Ty byś se narzucił HDS-em chyba. Tak trzeba żyć. Nie mordy, bo Wiesław robi pivota. Wiesiu, dawaj no tu piwocika. Pivota to zrobię w knajpie, jak zjadymy. Jak wjadymy, tam musi być knajpa. Oho. Wiesław używa opcji cofania na czujniki. Daj mu, Wiesław! No i poszedł. No i poszedł. Rzuć mi jedynkę. Jest git! Luz jest! Co ty z dwój, żeś tu startował? No jak zawsze pod górę. Ze skrosem pomylił. Wiesław! Pasek żeś spolił! Trzeba pomóc Wiesławowi, pa. O, jest git. Tego kamienia już nie ma. Dajże mu! Poszedł! Poszedł! Daj mu! Ja nie wiem jak to jest możliwe, ale na łysych kapciach po tej glinie podjechał. Siłą woli! Wszystko przez tego pivota w tej knajpie. Oj, bo jeszcze 30 górek. O matko. Cześć, wkleiłem się! Aha. Wiesiu! Nie wygląda to najlepiej. Najgorzej też nie! Ty trzymasz hamulec przedni? Morda, nigdy nie cofam się wstecz! Zwłaszcza jak jedziesz do tyłu! A kobry, ja po ty się chodzić nie da. Wiesz jak jest problem? Nie mogę wyjąć nogi! Dajże! O kurwa. Co się stało, Wiesław? Wklejka? Zakopał, że mi się... Się chłop telewizji naoglądał. Telewizja to się mnie naoglądała. Jedziemy dalej! Było to takie, że chłop na gazie musi zjeżdżać. Koło mi się zablokowali. Co się stało, Wiesiu? Właśnie do tego służą błotniki enduro, morda. Kółko się zablokowali. Poko. O kurna, ty on serio stoi. Dobrze, masz osłony widelca. On się serio nie turla. Trzeba chyba do rzeki teraz wjechać. Nie mam pojęcia, jedzie coś. A ty, on się ślizga, czy się kręci? Pół na pół. Czyli jadę na ABS-ie. Gorzej, na CBS-ie.
chyba nie. Już jest git, nabrało wody, się czyści. Musi poczekać. Popierać, bo się zdąży. Butniki enduro, po co one komu potrzebne? Nikomu, morda. Chyba pojedziemy na myjnię teraz. Spala to tu w każdej wsi. Mój piękny nowy Royal. Co ja żem narobił? Ty, morda, to ja ze strachu, czy to błoto? Powiedz sobie sam. Nie no, błoto na bank. Morda ma już kumpla, który pomaga mu. Dawaj, mistrzu, pchaj go. Pchaj go, da radę. Ty, coś słabo cię pcha. Coś słabo ten gościu pchał. Podłożył mu kamień. Nie no, z kamieniem jest git. Dajesz. Roman z Romani mu pomaga, jest git. Czas na myjnię, bo nas babka do knajpy nie chciała wpuścić. Wiesław, a ten zmarsz. Uważaj na kluczyki, żeby nie spadli. Piękna jest ta Rumunia, znaleźliśmy myjnię, którą da się obsługiwać. Znaczy zapłacić kartą, szacun. Tak to się robi, czystsze nie będzie. Dokładnie, miejsce przy miejscu. Hej, czyścić pokład szczotką. Hej, czyścić pokład szczotką. Hej, czyścić pokład szczotką, byleby nie z miotką. Krzysiu, 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 a kiedy ostatnio smarowałeś łańcuta? Chyba jeszcze w Polsce. Zrobię tak, żeby komentowali, że robię to źle, żeby nam podbijali te algorytmy. A tutaj macie źle. Wejrze no się zlituj, daj mu na tłusto. Dobra, to jest tutaj. Nie po feldze. O kurwa, porwało mi plasticzka. Proste rzeczy bywają proste, ale nie dla wąsa. No. Umyte morda, możemy jechać do Bułgarii. No właśnie, kurde, nie po to, żebym się tak nabrudził w offroadzie, żeby teraz mieć czysty motor. Nara, cześć i do jutra.